Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Uncharted Zaginione Dziedzictwo. Jesteśmy w dość nieciekawej sytuacji teraz, tak więc zobaczmy, dokąd ona nas doprowadzi. Nadine Ross. Zamknij się. Naprawdę nieźle się trzymasz. Głuchy jesteś? Niech sobie pogadają. Wybacz pani, ostatnio jakoś nie miałem dostępu do ciepłej wody ani mydła. Boże. My wpadaliśmy do wody non-stop, on nie? Akurat ją? Wiele razy ocaliła mi tyłek. Ale pamiętasz, że o wiele więcej razy próbowała zabić Natana i mnie. Wszystko fajnie. Natana! Wy próbowaliście zabić ją. Tak, ale jasna cholera. Rzecz w tym, że jak się tylko na chwilę odwrócimy, wbije nam nóż w plecy. Świetnie cię słyszę, wiesz? Wiem! Ja jej ufam. A wiesz co? Mniejsza. Po prostu chyba mnie trochę wkurza, że tak sobie odchodzimy. Z niczym! O, czekaj, spokojnie, przecież jeszcze nic nie jest postanowione. Nie wierzę. Szkoda, że nie spadł tam. Zachowujcie się, dzieci. Chcesz dokładkę? Solówka po szkole. Dziwi mnie to, że ten cały Asaf, Azlo, Lazlo, jeszcze Asaf właśnie, nie powiedział, żebyśmy zamknęli ryje. Źli goście zwykle tak robią. Ja mam to otworzyć? Okidoki. Co my tutaj mamy? Powiało grozą. Pierdolnie tym toporem w kogokolwiek, kto włoży ten medalion tam. Jak nic. Królowie chcą nas poddać ostatniej próbie. W takim razie my będziemy się już zbierać. To do miłego. Nie, jeszcze chwileczkę. A zmusi Chloe, żeby to zrobiła pewnie. Przecież znasz historię. Widzisz? Shiva dał Parashuramie topór, którym ten ranił Ganesie i rzucił syna Shivy, najpotężniejszego z bogów, na kolana. Tak to już jest na wojnie. Nie! Nie słuchaj go, Chloe, przecież on cię zabije! To fakt. Ale jak odmówisz... Zobaczcie. O Boże! I to w męczarniach. Dobrze! Jak to zrobię, to i tak zginął. Tylko może nie w męczarniach. Mocna akcja. Chloe, stój! Powiedział Chloe, a nie Chloe. What? Okej, zaczynamy zabawę. Nie jebło we mnie? A, okej. Zagadki, co? Oczywiście, że zagadki. Dobra, mamy tutaj, znaczy mamy jakieś dwie dźwignie. Może trzeba pociągnąć obydwie naraz. Nie wiem, co się stanie. Obserwujmy. Shiva i Parashurama? Dobra, tutaj mamy to. A tutaj mamy... Co teraz? Dobra. Parashurama dała Shivie topór, a Shiva Ganesiu jebał kieł. Tutaj coś się stało z tej strony. Słyszałem, że coś tutaj dingnęło. Tego nie mogę znowu kliknąć. Dobra. Poobserwujmy. Tutaj się coś otworzyło? Nie? Coś jest gdzieś u góry? Nic tu nie ma. Aha, teraz znowu mogę tutaj coś zrobić. Chloe, nie dawaj mu tego, czego chce. Cisza. A, okej. Dobra, teraz muszę tym poobracać, co? Okej. Dopasujmy to, żeby to tak mniej więcej pasowało. Już widzę, gdzie tutaj topór się zrównuje w odpowiednim miejscu. Tutaj. Teraz to. Tak, żeby ten topór się dopasował tam. Zobaczymy, o ile jakby więcej logiki tutaj będzie potrzebne, niż mi się w tej chwili wydaje. To mogę sobie cofnąć. To jest w tej chwili dopasowane. Moja cierpliwość ma granice. To też jest teraz dopasowane. Tylko właśnie to kurwa nie jest teraz dopasowane. To jest najgorsze. To są pewnie... No to ma być tak. Tylko że teraz wszystko inne jest popierdolone. Co się teraz nie zgadza? To się nie zgadza. Tylko to jest totalnie rozjebane. To się teraz zgadza. Tym mogę kręcić tak jakby z własnej woli. Dobra, skupienie. Które kółko jest zależne od którego kółka? To mi się to uda szybko rozwiązać. Jak kręcę środkowym, to kręcą się też te dwa kolejne. Okej. To chujowo.
Czy jakieś inne jeszcze ma wpływ na środkowe? Te, przy tym się kręcą wszystkie naraz. Okej, okay, to będzie ostatnie, żeby się zrównać z tamtym wystającym kawałkiem trójzęba. Okej. Okay. To porusza wszystkim, łącznie kurwa z tym małym, ale te dwa poruszają się jakby jednako. Więc spróbujmy... O Jezus Maria, to porusza jeszcze wszystkimi kurwa naraz. Pomocy! To trzeba, myślę, dopasować z tym. To jest, wydaje mi się, taka podstawa, więc to zróbmy to, od środka idąc. Dobra, to się zrobiło. To jest nam niepotrzebne. Co się dzieje teraz? Teraz się dzieje coś takiego. Wydaje mi się, że musimy to tak poobracać. A teraz mam to i teraz się, kurwa, to obraca to w totalnie zjebany sposób. O Jezus Maria. Beznadzieja. Ty, kurwa. Czy to jest ułożone? Prawie. Prawie ułożone. God damn it. Tak niewiele mi brakuje teraz, żeby ułożone było. Ty, dobra, czekajcie, bo to ma być w tej chwili tak, co? Aha, okej. Okay. To ma być tak i to jest w tej chwili prawidłowo, tylko to nie jest prawidłowo. Jest! Kurwa, zrobiłem to! Nie wiem jakim cudem, ale się udało. Okej, okay, działa. Ahahaha! Frajersko, totalny random. Ale się udało. On się poddaje. Uuu. Czyżby jednak historia mówiła co innego? Trzeba się mu poddać. Trzeba się mu poddać, na kolano upaść. Ganesia postawił niezłą przeszkodę na mojej drodze. Aha, dobra. Muszę ustawić jego ramiona tak, jak on się ustawił. Trzeba je w dół dać, co? Dobra, porusz ramieniem. Wszystkie dajmy w dół. Nie! Kurwa. Zmień aktywne ramię. Chcę je wszystkie w dół dać. To powinno podziałać. Zamknij się i patrz. Zmień aktywne ramię. To co? Mamy teraz... Nie. O to mi nie chodziło. To ramię. Wszystkie w dół. Wydaje mi się, że tak ma być. Odkrył się. Dokładnie. Wystawił się na cios. Zakończ. No gdybyśmy się tą kapkę nie odsunęli, to by było po nas. Lekka zaskoczka. Ożeż w mordę, ty to masz jaja. Ale jak to? Nie rozumiem. Tak się mówi. Bo wszystko ci się poprzestawiało, mój drogi. Ganesia pozwolił parasiurami się zranić. To nonsens. Dla ciebie to na pewno. Widzisz, Ganesia mógł pokonać Parasiuramę z łatwością, ale wówczas topór siwy okazałby się słaby, bez wartości. Czyli Ganesia poświęcił się dla honoru ojca. Nawet ona to rozumie. God damn! Czyli co? Topór jest? Nie, dobra, mamy kieł. Holy shit! Czyli jednak jest i kieł. Wspaniały, prawda? I co, nic nie powiesz? Myślę, gdzie możesz to sobie wsadzić. Oho, ja wiem gdzie. Do szafy. Z chęcią sam bym was zabił, ale bogowie nie pozwolą, bo obdarzyliście mnie... wielkim skarbem. Okej, okay, to co zamierzasz? Chcę zalać komnatę. Będę tęsknił. Daj spokój, naprawdę tylko na tyle cię stać? Nic na świecie nie ulega zniszczeniu. Co najwyżej się odradza. Weź nas zastrzel i się odczep. Właśnie. Nim woda wypełni wam płuca, pomyślcie o tym, co was tu sprowadziło. Może w przyszłym życiu pójdzie wam lepiej. O, wow, jak dobrze, że była tu jebana winda i oni dokładnie wiedzieli, jak na nią wejść. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę liczyłem na to, że to się inaczej skończy. A co ty nie powiesz? Czy ja nie przewidziałem w poprzednim odcinku, jak to będzie? Hej, wiesz co? Mnie też nie kręci perspektywa śmierci w twoim towarzystwie. Możecie się przymknąć? Próbuję się skupić. Dobra. Co ty robisz? Uwalniamy się! Przesorny, zawsze ubezpieczony. Złamiemy sobie nadgarstek, czy mamy coś w zegarku w opasce? O, proszę bardzo. No, 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 to było gdzieś tu. O, oh, fuck, man! Okej, okay, zaczyna wybuchać. Szybciej, to było tutaj. I otwarte, cudownie. To nie było zbyt wymagające. Kurwa!
Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Szybko. Dobra, gdzieś tutaj. Tutaj. O Boże, dobra, nie... Podwodne otwieranie zamka? To było gdzieś tutaj, absolutnie. O, dobra, mamy to, mamy to. Ty uciekaj. Komarze, nie lataj mi tutaj, bo cię rypnę. Właściwie to nie mam czasu cię rypnąć. Holy shit, nie! Zgubiliśmy imbusa! A imbus jest nam zdecydowanie potrzebny. God damn it. No chuj, co teraz? Wyłamiemy to? Dobra, nie znajdziemy już kluczyka, poszedł w pizdu. Ale może rozwalimy starożytną kurwa tą. Ty, ta nam pomaga, wow. No cóż, nie jest aż tak bezduszną suką, jak można by pomyśleć. A my trochę chyba nie dajemy rady, przecież tam jest tona jeszcze nam została. O kurwa, skały lecą. Oj, wypłyniemy na czarno-białym ekranie absolutnie jak nic, jeżeli wypłyniemy. Dobre płuca. O, wypływamy w cutscence, więc ekranu nie ma, ale nadal miałem rację. No, trochę mokro. U mnie super. Muszę rzucić fajki. O, no. Helikopter! Helikopter! Helikopter, tak jest! Wiedziałem, że będzie helikopter! Skąd ma śmigłowiec? Yeah! Może od kupców. To znaczy? Spełniło się. Mówił coś o jakiejś... Miałem rację. Starej zajezdni i dostawię broni. Chcę sprzedać kieł. Więc to tak dba o kulturę. Ej, poczekaj. Słuchaj. Chciałem podziękować. Rozumiem, że za uprzejmość. Jasne. To rozejm? Nie. Tak czułem. Mamy szansę przechwycić kieł przed transakcją. A, fura już czeka. To jeszcze trzeba tylko gościa dopaść. A, nie, okej, okay, dobra, przeniesie nas od razu. No tak, po co nudne momenty pokazywać? Zbliżamy się już chyba srogo do końca, ale nie mówiłem, że tak będzie, że gościu wykorzysta naszą pomoc, żeby zdobyć kieł, a my potem idziemy go odzyskać? A, typowe. No ale nie wiem w sumie, jak inaczej mogłoby się to potoczyć. Asaf pewnie obstawił cały teren. Lepiej dalej nie jechać. Znowu pociąg? No czy mi się wydaje, czy w każdym Uncharted jest jebany pociąg? Stracili kieł. Może sprawdzisz, czy cię nie mówię ma tylko, dobra, że lepiej... dobra, dobra. Nie gadać, działać. Właśnie, na chuj się kłócić. I jak tu ładnie. Tyle czasu i nie wiesz, z kim handluje? Co się tak dziwisz? Jest cholernie ostrożny. Nie chciał przy mnie gadać o robocie. Ciekawe dlaczego. Okej, okay, dobra. Już uwierzył, że jestem ekspertem od tych całych hojs rad. Oho! Ich też. No dobra. Chodźmy. Ty, co tutaj było? Co tutaj? Pogadać. Nie, anulowało mi opcję dialogu, kurde, a kliknąłem trójkąt. Niedobrze, niedobrze, po to jest ten voice acting i nagrane kwestie, żeby kurde gadać, a kliknąłem i dupa. Dobra, ześlizgnijmy się po naszym ukochanym błotku. Dobra. Telefon nie rozprasza, odwrócenie go do góry nogami zawsze działa. Dziwnie się ogląda nowoczesne konstrukcje po hojsalskich ruinach. Brytyjskie albo portugalskie, XIX wiek, mało nowoczesne. Cóż, ja powiem tak, generalnie swędzi mnie nos, ale poza tym bardzo jestem zadowolony z siebie, że dużo z tego co przewidziałem, że miałem rację. Mówiłem, że będzie helikopter, tak jest. Helikopter nie powinien mieć jakichś nóg, na których ląduje? Czy może w helikopterach się te nogi składają? Nie znam się. Słuchaj, Nadine. Nie pozwalaj sobie. No dobra. Podobno też pracowałaś dla Asaba. Słuchaj... Jak znosiłaś te tortury? Co? Jak to? Torturował cię? O tak. Ciągle papał o sobie i o tej swojej wojnie. Czaję, nie musisz mnie urabiać. Wystarczy, że mi płacisz. Nie znoszę, jak ktoś ględzi bez końca. Tak, właśnie. Zatrzymałem się, żeby posłuchać ich dialogu, bo oni ewidentnie nie nadążają troszeczkę za moim tempem. A Nadine to w ogóle tam stała i gadała sobie sama ze sobą. Tak więc okej, okay. Tutaj chyba musimy wejść. Właśnie takie dość zauważalne to było. Tamto by pewnie mnie, no marny los by mnie czekał. Spadłbym z wodospadu, otóż. Więc przed siebie, dalej. Znowu jakieś krzaczory do rozdzielenia. Właśnie, czemu my w podróży do dżungli nie mamy miaczety? Przecież to brzmi jak obowiązkowy element ekwipunku. Klik, 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 klik. Nie, nie, ty idź. Sam pójdzie. Absolutnie.
Dobra. Aha, ale Nadine już przejdzie sama z siebie. Nikt nie musi jej tego trzymać, co? No dobra. Sam widzę, się nic nie zmienił. Sam jest ty... Oh, shit, man! Okej, okay, dobra, dobra. L1. Wihu! Dobra, dokąd teraz? Pewnie gdzieś tutaj muszę się wspiąć. Może tam? Tam! Okej, okay, mamy to. I raz! I dwa! Hop! Proszę, była łapka. Haha, ale fart! Już myślałem, że tak się ucieszyła, że ją zimna woda z wodospadu oblała. No dobra, no dobra. Tutaj zaczynamy. O! Ale smutno. Dobra, przejdzie sobie jakąś inną, drugą stroną. Dla niego to chyba nie powinien być wielki problem. Dobra, gdzie teraz? Do góry mam się kierować? Tam, tam mamy deseczki, idealnie. Dobra. Proszę bardzo. Tutaj już pewnie niedługo pojawią się przeciwnicy, coś tak czuję. Gdzie jesteś? O, tam sobie łazi, proszę bardzo. Dobra, będziemy musieli mu jakoś pomóc. Zdradził to ten trójkąt. Ale ciężkie. O, kto tak mówi? W mordę jeża, jeżo zwierza. Też powinno być, o ja pierdolę, ale to ciężkie. No dobra, nie wiem, czy Nadine powiedzmy, gdy... Nie! Co ona robi? Czy wy to widzicie? Oh shit, dobra, aż normalnie muszę to... muszę to ująć, jak nic. Kurde, no nie pojadę tam tak daleko, ale widzicie, on tam stoi w takim domyślnej pozie, jaką animatorzy ustawiają w programach do robienia postaci. Z tak rozłożonymi rękoma. Trolololo. Jak śmiesznie. Ale dzisiaj gorąco. Jest tak zaskakująco wręcz ciepło. Czekajcie. Pogoda. O! Pojawiła się. 22 stopnie. To nie aż tak ciepło, ale jest duszna jak cholera. Da radę? Oh shit. Dobra, co? I teraz go zepchniemy. Oby było coś. To był, powiedzmy, no, niezły twist. Okulary całe? Nope. Nie ma szkła w oku? Brawo my! Chodźcie, widać nas jak na dłoni. No i koniec okularków. Długo się w tym stylu nie pobujaliśmy. Tutaj ktoś pewnie musi kogoś podrzucić. Nadine, spróbuj poszukać czegoś na górze. Może ja pójdę? Nie, dzięki. Chodź. Podoba mi się to. Tak byliśmy przyzwyczajeni do współpracy Nathana i Sama, a teraz Sam jest po prostu takim dupkiem, który się gdzieś tam doczepił i zbytnio nie jest potrzebny, nie? Skrzynię może jakąś zrzuci. Może te rury? Coś, po czym można się wspiąć? Skrzynkę albo coś? Rura. Wystarczy. Nieźle. Aż mi oczy łzawią, takie to wzruszające. Chodźcie. Idź sam, aha. Starci przodem. Jakaś ty miła. Stop. Po prostu się boję, że to przewrócę i cię tu zostawię. Oho! Salty as fuck. Może pójdę na mały zwiat. Dobra, proszę bardzo. Niezwykła siła górnych części ciała, że po takiej rurze się ktoś potrafi wspiąć. Sam, widzisz jakąś drogę? No coś na kształt. Przydałyby mi się wasze liny. W porządku, idę. Nie dostaniesz. Dobra, gadamy. Jak w cyrku. Bardzo jak w cyrku, tak, zdecydowanie. Ale myślę, że w cyrku nie wiszą na takich prawdziwie niebezpiecznych dystansach od ziemi, naprawdę. Dobra, rozpuszczajmy się i hopa. Oh shit, oczywiście, goddammit. Czemu to wszystko musi się zawsze, kurwa, rozpadać? W porządku? Dobra. Super, wezmę tylko linę na din. Mam lepszy pomysł. Nie ruszaj się. Przestań, ej! Nie. Uuu, kurde, szkoda, że kamera jest przyczepiona jakby do Chloe, bo to by było piękne. Nie ruszaj się. Nie do wiary. Proszę bardzo, ona sobie pójdzie. Mi to nie jest dane, co teraz? Pożyczysz linę? Jasne, ale ja idę pierwsza. Co, my mu rzucimy wtedy linę, czy co? Ty, bo ja nie mogę teraz nic zrobić. A, dobra. Mam radę tędy, do góry i też po samie sobie przejdziemy. Cudownie. Iui! Aha, bo tutaj jest taki zjazd, okej, okay, no to nie dostanie liny. Oh shit, nie! Kurwa! Jak ja mogłem zepsuć coś tak prostego? Nie! A, to powtórka. No to jeszcze raz. Dobra, tym razem mam nadzieję, że dam radę. Okej. Nie sądziłem, że muszę, powiedzmy, tak bardzo uważać, że to będzie takie jakby co do milimetra. Ty, to dała mu któraś tą linę? Jak on tam wlazł? Nie wiem. Nie wiem, ale kolejna lina to jest potrzebna. Sam, no nie ma szczęścia. A nie, ma linę. Być drugi, tylko naszą? Linę.
A, dobra, czyli daliśmy mu linę jednak, dobra, czyli zostawiliśmy tą, którą przedtem zawiesiliśmy. Następnym razem przynieś własną linę. Zdaje mi się, czy jak w czwórce byliśmy, to on non-stop miał jakieś liny, a teraz co? Gówno, nie ma. Dobra, w taki sposób pewnie skorzystał poprzednio z liny. Dobra, jesteśmy. Przeciwnicy, co? Gdzie my jesteśmy? Razem zapłacili. Ognie? Dzięki. Biedni koledzy nie wiedzą, że zaraz zginą. Tylko kilku, więc możemy... Czekaj! Ten cały Asaf nie odwala fuszerki. Będzie się działo. Cholera jasna. Shoreline? Co oni tu robią? Pozbyliśmy się ich, tak? Ich sam. Co? Hej. Jej firma. Dasz radę? Tak, spoko. Nie daj się ponieść. Nie dam. Dobra, dziewczyny, zrobimy tak. Załatwię tego po prawej, a wy pobiegniecie do tego... Mówiła, że jest spoko! No! O Boże, oczywiście. Oh shit, man! Skąd mam wziąć broń? Kurwa, broni potrzebuję! Ja pierdolę. Ja już praktycznie nie żyję. No biorę go, biorę! Jezus Maria. To była bardzo emocjonująca sytuacja. Jesus. Mam jakąś broń, jakiś tutaj taki dupopistolecik. To chcę wysadzić. O, proszę bardzo, o to mi chodziło. Dobra, dobra, okej. Trochę się ustabilizowała sytuacja, to możemy już jakoś podziałać. Tutaj tego bym chciał załatwić. A, dobra, tamten już nie żyje. Okej, okej. Na spokojnie, na spokojnie. Rafika, to jest ten chujowy pistolet. Okej, damy radę. On strzela z seriami takimi na dodatek? A, już nie pamiętam tych broni. Przysłali posiłki! A może nie jest aż tak chujowy, jakby się mogło wydawać. O, oczywiście, że posiłki. Przysłali posiłki? O, to dobrze, bo jestem akurat głodny. Dobra, standardowy pistolet będzie lepszy. Czy to jest znowu ten przeskurwiel? To jest znowu ten przeskurwiel. Jesus. Ty się pierdol, Jezus Maria. Oni są naprawdę nieprzyjemni. Jak prawa strona? Stamtąd? Serio? Gdzieś u góry, na dole? O, włażę w ścianę, come on. Come on. Dobra, tego trzeba... dobra, to nie był ten najsilniejszy, tylko jakiś taki bardziej dupiany przeciwnik. Ale idzie kolejny silny. O Boże, nie. Wow, okej, to było interesujące strzelanie. Pistole jest fajne. Z tego, co mi się wydaje, tylko... O Boże, Jezus Maria, jak ktoś robi damage. A to było pistole, okej. Jeb! Dobra, nie żyje, Chryste, a było blisko śmierci mej. Ała, 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 ała. O kurwa, dobra, przeżyję. Przeżyłem jak najbardziej, cieszę się, cieszę się. Ty miał jakąś fajną broń, automatyczna strzelba. Pierdol się. Jeb, jeb, uuu, idealnie. Okej, dobra, na spokojnie. Nie lubię tej walki, bo jestem strasznie w takich chujowych pozycjach. Cały czas non-stop. Ale mam automatyczną strzelbę. Niech się ten gnój wychyli. Ojej, no i zdążył rzucić. Gatemy. Trzeba się było nie wtrącać. Dziomek, wszyscy twoi koledzy nie żyją, a ty nadal taki kurwa cwany, serio? Powiem ci, masz jaja. Mówił jeszcze jak ginął. Okej, nie ma go. Jezus Mary. O, kolejni, świetnie. Zajebiście, ja mam bardzo mało życia, więc się schowam. Przeładujmy. Nie, nie mogę przeładować, bo już nie mam amunicji, lul. Okej. Z czego ty strzelasz, ziomek? Jeb. No wyjdź. Nie musisz nawet wychodzić. Pożegnam cię na kolanach. Twoich kolanach. Nadine, możemy pogadać? No co? Biorę z ciebie przykład. Tak, ale... Chodźmy. Shoreline nie może dostać tego kła. To RPG rozwaliło wyjście. Może tak, a może nie. Sprawdźmy. Może tak, a może nie. A, ale konkrety. O, ja jebie. Dialog. W porządku? Tak. Aha, żeśmy sobie pogadali. To jest dopiero głęboka eksploracja wewnętrznych problemów postaci pobocznych. Znaczy, w sumie nie pobocznych. Nadine jest drugą główną bohaterką. Chociaż Chloe jest taka główniejsza, mam wrażenie. Ja tu mogłem w ogóle latać z jednej strony na drugą. Ja mam taką... o wiele bardziej taką pussy-bojową taktykę walki, taką, wiecie, przystosowaną do wyższych poziomów trudności, co nie? Że siedzę w jednym miejscu raczej. Tutaj raczej nic nie zdziałam, huśtając się. To było raczej właśnie
do walki stworzone, bym pomyślał. Ty, ale to jest jakaś woda, jakaś jaskinia może? Tędy dam radę gdzieś przejść, czy to miało służyć tylko chowaniu się? To też chyba tylko do walki. A nie, nie. Wysoką trawę widzę, ale Nadine wbiegła tam na banana i się nie dało chować przed tymi przeciwnikami, więc w sumie sam nie wiem. Czy ja tam dam radę wejść w jakikolwiek sposób? Czy tutaj oni coś rozkminili? Ty, mogę coś... O Jezus! No przecisnę się tu absolutnie. Chyba się jakoś przeciśniemy. No pani, u góry tam, na chillku. Na wuj to podnosić w ogóle. Idę. Jesus. Przeginają pałę, naprawdę. Przecież przez tą szparę u góry to by się przecisnęły na chillu. Przecież to są szczupłe kobiety. Hejter, idź pierwsza. Dzięki. Teraz się zawali do końca i będziemy, kurwa, sami. Popularna taktyka w grach. Jak wam idzie? Dobrze. Zaraz dotrzemy do zajezdni. Jeszcze chwila. Okej! Okay. Standardowo. Uiii. Lecimy. Dobra, dobra. Uiii. Cóż za fajna sekwencja. Dobra, mamy skakać tu. Kolejny ślizg. Okej. Okay. I uwaga. Jest! I nawet czekam, zdążyłem wbić. To wszystko naprawdę było konieczne? Chyba coś zjebałem. Nie, dobra. Już myślałem, że coś zacięło. Nie mogłem podskoczyć w ogóle. Co jest? Czemu ona nie chce nic zrobić? Kuca jak normalnie do nie wiem czego. Dobra, jeszcze inaczej. O, teraz mi pozwoliło. Cudownie. Co my tutaj mamy? Ładne zdjęcie. Klik. Boże, Boże. Dobra, powspinamy się jeszcze troszeczkę wyżej. Zawaliły się te tory, które tam były. Melissa, ona żyje. Nadine, jest tu. Wszystko w porządku? Było dobrze, dopóki nie zaczęłam myśleć o dupie misia. Gdzie jesteście? Przy wieży radiowej. Jak ona się tego trzyma? Fraser, poszukamy miejsca do zaczepienia liny. No to mamy plan. Czy wy to widzicie? Czy wy, kurwa, widzicie te palce? Patrzcie, kurwa, na to. Jak ona się tego trzyma? Ja rozumiem, że to tylko gra, no ale kurwa, przecież ona zwisa pionowo w dół. Ale okej, dobra, oni jakoś wyszli, słyszałem gdzieś ich głosy tam z okolicy. Nie jestem pewien jednak mimo wszystko z której strony, ale im się udało wyjść. To teraz tylko dołączmy do nich. Będziemy w sumie pewnie kończyli odcinek. Mogę tutaj wyjść góra, dół. A tutaj wyleźli, okej. Podeprzyj to wspornik. Dobra, oni mi to zrzucą, co? A, okej, dobra, spoko loko. Dobra, westchnijmy się. O kurwełe! O Jesus. O, to się nie uda, to się... Oni mnie trzymają, okej. Ty kurwa, jakieś powiadomienia update'a Windowsa mi chyba wyskoczyło. Mam nadzieję, że mi to nie przerwie w żaden sposób nagrania, bo się wkurwię. Wyglądała tak solidnie. No, wyglądała strasznie solidnie. Spisaliście się. Tak, rzeczywiście. Choć to ona na to wpadła. Dobra. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. W następnym już będziemy szukali bardzo szybko rozwiązania naszego problemu, którym jest nie mamy kła, a Asaf żyje. Tak więc będziemy się starali ten problem rozwiązać. Jeżeli film się wam podobał, zostawcie łapę w górę, trzymajcie się i hej!